Cześć, witajcie. Z Instytutu imienia Kanjiro Nakamoto wita się z wami Profesor Bitcoin. Dzisiaj na tapecie mamy Revenue Coin i sprawdzimy, na czym polega ten projekt i o co w nim chodzi. Zaczynamy. Na początku krótki disclaimer. Otrzymaliśmy Prośbę o komercyjne sprawdzenie tego projektu, więc jest to materiał komercyjny. Oczywiście, w żaden sposób nie wpływa to na naszą ocenę, ale lepiej, żeby każdy, komu przeszkadza taka informacja, czy jest to materiał komercyjny, w jakiś sposób wiedział o tym i jeżeli mu to się nie podoba, wyłączy w tym momencie ten film dzisiaj. Dzisiaj na tapecie Revenue Coin, tak jak już mówiłem wcześniej. Czyli projekt stworzony, polski projekt stworzony przez Polaków, osoby ze społeczności kryptowalut, między innymi z firmy Skyrocket Trade, która jest znana. Ja osobiście chłopaków poznałem kilka lat temu podczas spotkania Bitcoin Day. Gdzieś tam w jakimś kontakcie pozostawaliśmy. Oni prowadzili swoje to Skyrocket Trade. No i teraz stworzyli projekt Revenue Coin, o którym na pewno mogliście słyszeć też na innych polskich kanałach YouTubeowych. Przechodząc do samego projektu, który jest już, w trakcie sprzedaży. Tutaj macie w tej chwili pozostaje do kolejnej ceny zmiany ceny 8 godzin i 41 minut dzisiaj o północy, gdy wy to oglądacie, już niewykluczone, że cena jest wyższa, ale na mediach społecznościowych wcześniej poleciał materiał, także jeżeli ktoś miał ochotę, to skorzystał. Kolejna to jest oczywiście Private Sale Free i będzie cena po jedną centa, w tej chwili 0,095. Zebrano 819 tysięcy dolarów, czyli 30, 33% to było ustalone minimum, maksymalnie 2,5 miliona dolarów kupić, to oczywiście można. I tu można powiedzieć teraz w tej chwili, że na kod na hasło Satoshi dostajecie 5%, 5 dodatek, 5% rabat, także hasło Satoshi, nieważne czy małymi, czy dużymi literami pisane, na hasło Satoshi macie, macie tutaj dodatek, na czym polega revenue coin? Pierwszy na świecie, jak się chwalą token revenue, czyli jak to oni tłumaczą, to są oczywiście przychody tak, z angielskiego, jeżeli odpalimy sobie słownik języka Google to słowo. E, tłumacz Google, jeżeli przetłumaczymy sobie oczywiście z języka polskiego na język, na język angielski. Można sobie przeczytać, bo to jest mylące revenue profit, revenue. -ve E, oczywiście angielski, z angielskiego na polski, jest to przychód, tak. Revenue czasami traktowane jest jako income, a generalnie nie jest to profit, czyli nie jest to zysk netto, tak. Chociaż oni zobaczcie, że revenue też jako równoznacznik, jako income, tak, gdy firma jest organizacja, jest organizacją, tak. Czyli generalnie spada, chodzi tutaj o przychód, coin oparty o przychodach, chodzi o zbudowanie ekosystemu, w którym dołączać będą do niego różnego rodzaju działalności, spółki, które będą z posiadaczami tokena dzielić się swoimi zyskami. Na tym wszystko polega oczywiście. Zobaczcie, startupy otrzymujące finansowanie, bo przede wszystkim oni chcą być takim akceleratorem startupów, w zamian za otrzymanie finansowania 10% zysków będzie, będzie oczywiście używane do wykupu, bo to jest Generalnie tokenów typu security na rynku nie da się robić. Nie można robić prawnie, za to regulatorzy dożynają momentalnie projekty i można stosować mechanizm buybacku. To jest mechanizm, który można stosować w pełni legalnie i to, to się właśnie robi i 10% właśnie będzie do buybacku, tak? redukując supply, a zwiększając wartość. Na czym polega? Na buyback będzie popalił tokeny. Oczywiście macie tutaj white paper, który za chwilę, Publicznej ofercie cena będzie wynosić tyle. Można dołączyć na, na, rekla, na telegramie do grupy, poczytać sobie. No i oczywiście tutaj macie poszczególne e, artykuły. Co ciekawe, zobaczcie, że SRVC to jest token subskrypcyjny. E, Trade revenue coin before public sale, czyli można, so, można sobie tradeować tak. Możecie później zamierzyć SRVC na RVC bez żadnych ograniczeń eee, i możecie handlować tokanami SRVC na Pancake Słapie, także możecie dowiedzieć się więcej. Oczywiście, zobaczymy, gdzie on nas tutaj gdzie on nas tutaj przekieruje. Tak, zobaczcie, tu jest kontrakt adres. Na Pancake Słapie, tak i generalnie możecie tutaj zobaczyć, jak mogę kupić. Na Pancake Słapie można sobie kupić tego. ten token, tak. Tu jest wyjaśniony ekosystem, więc jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście może sobie obejrzeć ten film. No, Tradycyjne finanse, no, tu macie wszystko, wszystko doskonale wyjaśnione, tak, dzielimy się zyskami tego typu rzeczy. Jak to działa? Jest to token oczywiście RC20 E, integralną częścią Revenue kapitału tego ekosystemu, który wspiera obiecujowe, obiecujące firmy z branży high tech poprzez dystrybucję funduszy i upewnić się, że będą miały dostęp do wspólnej bazy klientów, to jest bardzo ważne wchodząc do ekosystemu, który jest docelowego oczywiście, docelowej wersji ekosystemu będzie można będzie można tutaj dost, zyskać dostęp do bazy klientów, no ale w zamian za podzielenie się profitami, tak więc po to, do tego służy ten Revenue Coin, zobaczcie, że między innymi Społeczność kupuje revenue coiny, kapitał trafia do nowych firm, do młodych firm, firmy rosną i zwiększają się ich przychody. No i oczywiście tokeny są skupowane z rynku. Tak to mniej więcej wygląda. Także cała, cały mechanizm tutaj jest jasno, dosyć opisany. Oczywiście też jest też jest oczywiście w Whitepaperze wszystko opisane, tak wymienialny, ukryte produkty, tak. Jedynie, jeżeli jedynie posiadasz revenue coin, będą mieli dostęp do specjalnych produktów, unikalnych konfiguracji itd. itd. Prawa do głosowania, czyli będzie to też w coś w formie jakiegoś DAO. Płynność, a także funkcje płatnicze będzie można oczywiście płacić revenue coinem. Dlaczego cena będzie się zwiększa? To jest taki kalkulator, rośnie rynek kryptowalut, no i tutaj możemy sobie poprzesuwać różnego rodzaju suwaki. I tutaj jak oni prognozują oczywiście, że po dwóch latach, na przykład, cena będzie tak. Cena będzie spadać, znaczy wzrosnąć, i po 20 latach, na przykład, prognozy takie są, oczywiście, przesuwając sobie tutaj te wskaźniki, tak, czyli, między innymi, zobaczcie roczny wzrost wszystkich projektów, czyli powiedzmy, jeżeli projekty będą rosły sobie o 5% w skali roku, wszystkie projekty, tak, nie średni, teraz wzrost handlu na giełdach, też ustawmy na minimum, roczny i udział, no to wtedy token po 20 latach tyle osiągnie, no ale oczywiście możemy sobie tutaj suwakiem, tak. Oczywiście jest portfolio, tak. Będzie można udział w wybranych firmach, tak, bez brania udziału samodzielnego. No i tu macie firmy, które za tym stoją. Exeria, tak. Automatyzacja inwestowania, różnego rodzaju roboty i tak dalej. Inwestycje dostosowane do planu, i oczywiście Skyrocket Trade. To, są, to jest oprogramowanie, możecie się zainteresować tutaj od chłopaków. Które, które automatyzuje trading i też pozwala pewne funkcje wbudowane oczywiście których normalnie na giełdzie nie macie. Nie macie dostępnych, tak. Dodatkowo oczywiście tu mamy dystrybucję tokenów, dystrybucja funduszy w 80% trafia na na różnego rodzaju, właśnie startupy: 10% to jest, to jest aktywność operacyjna, 5% to jest marketing i 5% to jest płynna rezerwa. Teraz, jeśli chodzi o dystrybucję tokenów, to jest oczywiście 50% trafia do trafia do inwestorów, 15% trafia jako wsparcie do ekosystemów projektu 10% jest w Teamie, 10% idzie marketing, 5% idzie do płynności, 5% idzie do advisorów i 5% trafia do community, różnego rodzaju pewnie będą airdropy, nie airdropy, itd. To oczywiście jest private sale, tak? I Public Sale, sale, później już publicznie będzie dostępne, macie mapę drogową i to, co mi się podoba, w macie drogowej, mapę drogowej, zaznaczane jest to, co zostanie. To, co zostanie ukończone, to jest na bieżąco zaznaczone. Także mapę drogową macie rozpisaną do 2022 roku. Najczęściej zadawane pytania. I jeśli chodzi o zespół, macie oczywiście e, wszystkie osoby, między innymi Adam Cukrowski. Tego pana osobiście poznałem, a także jego ojca, Maćka Cukrowskiego. Możecie sobie na każdy plik, to, co ja mówiłem, kliknąć na LinkedIn, zajrzeć na profil. Tak, jest to partner zarządzający w Revenue Capital. Także możecie sobie poczytać jego doświadczenie tak w Skyrocket Trade, także HCK Venture Consulting, MITA, Malta Information Technology Center, Eternity Futures, zobaczcie, jakieś tam stowarzyszony w inwestycje, Politechnika Gdańska, ALTO, e, University Executive e, Education EMBA, e, MBA, tak i tak dalej, i tak dalej. Możecie przeczytać, zainteresować się zespołem, e, cóż jeszcze można Cóż jeszcze na powiedzieć, to oczywiście są doradcy, tak jak mówiłem, Maciek Cukrowski, Tomasz Korecki i inne osoby. Mateusz Kara też słuchajcie, nie wiem czy znacie, też zbitkana, znana osoba. Znana osoba, także to są. Proszę bardzo, tego pana na pewno znacie Patryk Kępiński, skrypto raportu. Jako advisor tego pana też możecie znać Łukasz Braciszewski, wcześniej w Kołem teraz w Ariten, współzałożyciel Janusz Zieliński też możecie, też możecie tego pana znać Adam Larson, Paweł Binkowski z Bitkana też, także znane osoby, które tutaj są, oczywiście media, które sobie tutaj piszą o tym projekcie, można się skontaktować. Przejdźmy sobie teraz oczywiście na... Mapa drogowa już była, zespół był. Są pewne artykuły, które też Wam zalinkuję. Tak, możecie sobie przeczytać, chociaż wiecie, co wszystkie są na stronie. Także, jeżeli ktoś będzie chciał przeczytać, to może ja to zrobię. To jest drugi artykuł, i jest oczywiście też trzeci artykuł a to jest sam white paper. tak, Może go sobie, może go sobie troszeczkę powiększymy. Aktualizowany we wrześniu. 2021 roku, oczywiście revenue call, Capital. White Paper 20, nie przepraszam, nie 20 47 stronnicowy, także jest co poczytać. To co mówiłem, zobaczcie, zobaczcie między innymi przykłady użycia REFCON 21 strona, tokenomia, jest rozpisana. 18 strona, przejdźmy sobie, przejdźmy sobie na tą stronę 18, bo to mnie najbardziej interesuje, jak jest rozpisana. Jak jest rozpisana strona 18, tak między innymi wolumen na giełdach, tak jak to wszystko działa, zwiększenie wartości. No to jest oczywiście, to jest oczywiście rozpisywanie do roku 2040, no to jest takie troszeczkę troszeczkę można z przymrużeniem oka to potraktować, nie wiemy, jak ten kryptowalut będzie, będzie tutaj, będzie tutaj, można powiedzieć, wyglądał w ogóle co będzie w 40 roku. W 40 roku, to ja będę miał 60 lat, także. Przykłady użycia Ravencoina tu macie zastosowane, m.in. możecie różnego rodzaju zakupować subskrypcje. Takie przykłady, tak inwestowanie, dystrybucja dóbr, m.in. wymienialność, tak, zobaczcie, będzie połączony z ETH, ale też będzie można tworzyć Wrapcoiny, funkcja płatnicza, marketplace, a także prawa do głosowania, a także dostęp do tych, co mówiłem wcześniej, ukrytych, ukrytych produktów. Także możecie sobie dokładnie white zalecam przystosowanie Whitepapera, bo to jest naprawdę ważna sprawa. Podsumowując, pokrótce, tak jak mówiłem, projekt, który ma dosyć ciekawy pomysł. Oczywiście to rynek zdecyduje, czy projekt się przyjmie. Chłopaki działają już na rynku kryptowalut od kilku dobrych lat. I powiem wam szczerze, że te wszystkie projekty, które w tej chwili pojawiają się na rynku, te projekty są dużo, dużo bardziej wartościowe, porównując do tego co ludzie chcieli robić, co ludzie chcieli robić w 2017 roku, te wszystkie ICO i tak dalej w stosunku do tych projektów. To jest oczywiście ogromna przepaść. Przede wszystkim jest to ogarnięte dużo bardziej od strony compliance. Teraz już nikt nie myśli jak zebrać kasę. Teraz większość projektów myśli o tym, jak być zgodnym z przepisami, żeby później nie mieć problemu po zebraniu pieniędzy i robieniu tego. Oczywiście pamiętajcie, stara zasada mówi: do your own research, czyli jeżeli Was coś zainteresowało, bo najgorszą rzeczą jest to, jeżeli ktoś kupuje cokolwiek tylko dlatego, że ktoś w internecie powiedział: używanie własnego rozumu jest podstawową cechą, dlatego że to Wy inwestujecie swoje pieniądze i to Wy ponosicie całe ryzyko, ale Wy też spijacie całą śmietankę. Jeżeli Was to zainteresowało, to zachęcam do przeprowadzenia własnego researchu. I właściwie tyle. Zespół jest oczywiście, jestem w kontakcie z zespołem i co mogę jeszcze powiedzieć, będzie też zrobiony livestream w formie czy wywiadu offline, ale raczej zrobimy live'a. Jeżeli Was to zainteresuje, to oczywiście na wszystkie pytania, chłopaki będą odpowiadać. Z mojej strony to tyle. Jeżeli podobało Wam się, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, w komentarzach też możecie napisać bądź do mnie na maila. Ja to przekażę do zespołu. Dziękuję za oglądanie. Z Instytutu Mienia Kazimierza Nakamoto żegna się z Wami Profesor Bitcoin. Trzymajcie się i cześć!